Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na 16. webinarze poświęconym tematyce techniki napędowej, podczas których przybliżamy najistotniejsze i najbardziej przydatne zagadnienia związane z napędami elektrycznymi. Jest już minutka po godzinie 10, także zaczynamy. Tematem dzisiejszego webinara jest zaawansowane programowanie adaptacyjne, zwane też programowaniem bloczkowym, które jest dostępne w przemiennikach częstotliwości ABB nowych serii. Podczas dzisiejszego spotkania zaprezentuję Państwu na początek kilka narzędzi służących do tworzenia niestandardowych funkcji w przemiennikach ABB starszych serii. Także zahaczymy troszkę o aspekty historyczne. Następnie przejdziemy już do samego oprogramowania adaptacyjnego. Na początek przedstawię podstawy, następnie pokażę procedurę tworzenia niestandardowego programu adaptacyjnego. W dalszej części zaprezentuję kilka takich niestandardowych programów aplikacyjnych, które stworzyliśmy na przestrzeni kilku lat na potrzeby szkoleniowe oraz dla naszych klientów. Na sam koniec zrobimy podsumowanie, także sekcję Q&A i zakończymy nasze spotkanie. Skąd wzięła się w ogóle potrzeba tworzenia niestandardowych funkcji programowych w przemiennikach częstotliwości? Nowoczesne przemienniki częstotliwości potrafią nie tylko sterować częstotliwością, prędkością czy momentem napędowym silnika elektrycznego, ale dzięki bardzo rozbudowanemu standardowemu oprogramowaniu mogą również sterować całym procesem. Przykładami takich zaawansowanych funkcji programowych dostępnych w przemiennikach częstotliwości ABB w standardzie mogą być na przykład regulator PID, sterowanie w układzie nadrzędny, podrzędny, funkcje czasowe, sterowanie hamulcem elektrycznym czy sterowanie w układzie nadrzędny, podrzędny. A co jeśli potrzebujemy pewnej funkcjonalności, której nie da się zaprogramować przy użyciu dostępnych w standardzie funkcji? Ano można w tym celu zastosować na przykład sterownik PLC i w nim zaprogramować logikę sterowania. Można również zastosować inne urządzenia typu czasówki czy przekaźniki programowalne. Natomiast idealnym i najtańszym rozwiązaniem jednak do tworzenia takich nieskomplikowanych, niestandardowych funkcji jest właśnie programowanie adaptacyjne, które występuje w standardzie w przemiennikach częstotliwości nowych serii i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych urządzeń zewnętrznych, dodatkowych modułów komunikacyjnych, dodatkowego oprogramowania. Tworzenie niestandardowych funkcji programowych jest dostępne w przemiennikach ABB już od wielu lat. W przemiennikach częstotliwości serii ACS800, czyli bardzo starych urządzeniach, było dostępne takie dodatkowe programowanie Drive AP, gdzie można było tworzyć niestandardowe funkcje programowe za pomocą bloczków w programie komputerowym lub również bez programu komputerowego można było to robić w parametrach. Z kolei w przemiennikach częstotliwości ACS355 jest dostępne proste programowanie sekwencyjne. Możemy zaprogramować kilka stanów napędu oraz warunki przejścia między nimi. W przemiennikach natomiast serii ACS850, ACSM1 i ACQ810, czyli w tych seriach, które nie są już produkowane od paru lat, mieliśmy dostępne programowanie SPC, w którym za pomocą również bloczków funkcyjnych w programie komputerowym Drive Studio można było tworzyć takie niestandardowe funkcje. Tych bloczków programowych było bardzo dużo oraz były mocno rozbudowane. Także idea programowania adaptacyjnego nie wzięła się wraz z nowymi seriami przemienników, ale jest już z nami od wielu, wielu lat. Programowanie adaptacyjne dostępne w przemiennikach częstotliwości ABB nowych serii jest jednak najnowszym
I najbardziej przejrzystym i najprostszym sposobem tworzenia niestandardowych funkcji programowych. Przemienniki, w których występuje możliwość programowania adaptacyjnego, są to wszystkie napędy nowych serii ACES 380, ACES 480 oraz ACH 480, ACS 580, ACH 580 oraz ACQ 580. A także w przemiennikach serii ACS 880. Do stworzenia takiego oprogramowania adaptacyjnego wystarczy nam przemiennik częstotliwości z panelem sterowania, który jest wyposażony w port USB, lub jeżeli nie mamy takiego panelu, to kabel z konwerterem, kabel, który się nazywa BCBL01, a także komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Drive Composer w wersji entry, czyli w wersji darmowej, lub wersji Pro. Przejdziemy teraz do podstaw związanych z oprogramowaniem adaptacyjnym. Tak jak wspomniałem wcześniej, oprogramowanie adaptacyjne dostępne jest w oprogramowaniu Drive Composer. Interfejs programowania adaptacyjnego wygląda tak jak na załączonym rysunku, czyli mamy dostępne narzędzia, pewne przyciski, które nam umożliwiają przykładowo cofnięcie danego kroku, przywrócenie danego kroku, otworzenie zapisanego na komputerze pliku z programem adaptacyjnym, zapisanie programu adaptacyjnego, czy też przywrócenie tego programu adaptacyjnego do wersji standardowej, tak jak występuje fabrycznie w przemienniku. Dalej na górze mamy bloki funkcyjne, czyli bloczki, z których my możemy skorzystać. Te bloczki w łatwy sposób się łapie i przyciąga do obszaru programu. Później następnie te bloczki można ze sobą łączyć. Tych bloczków jest naprawdę bardzo dużo. Są to bloczki logiczne, arytmetyczne, komparatory i wiele, wiele innych. Pokażę je Państwu za chwilę, te bloczki. Po lewej stronie mamy wejścia. Wejścia, które są dostępne, które można wykorzystać w programie adaptacyjnym, jak na przykład wejścia cyfrowe, czy też aktualne statusy, czy na przykład parametry możemy również stosować jako wejścia. Po prawej stronie mamy natomiast wyjścia, które możemy wykorzystać w programie adaptacyjnym, czyli mamy przykładowo wyjścia przekaźnikowe, wyjścia analogowe, czy też sygnały sterujące możemy podpiąć i wiele, wiele innych. Oprócz samego podstawowego programu adaptacyjnego, w praktycznie wszystkich przemiennikach ABB nowych serii, oprócz właściwie tylko jednej serii, oprócz ACS 880, mamy również dostępne programowanie sekwencyjne. Główną różnicą między programowaniem adaptacyjnym podstawowym a oprogramowaniem sekwencyjnym jest to, że w programowaniu sekwencyjnym możemy zastosować pętle i grupować poszczególne części programu w stanach, gdzie każdy z tych stanów ma określone warunki wejścia oraz wyjścia. Programowanie sekwencyjne jest w niektórych przypadkach, szczególnie przy bardziej rozbudowanych programach, wygodniejszym i bardziej przejrzystym sposobem tworzenia niestandardowego programu. Jednym z takich przykładów wykorzystania programowania sekwencyjnego może być na przykład stworzenie takiego programu, w którym będziemy mieć trzy miejsca sterowania dla przemiennika oraz zgrupowanie tych miejsc sterowania w trzech różnych stanach, gdzie w każdym ze stanów inne sygnały odpowiadają za sterowanie zadawania start-stop czy zadawania prędkości. Przejdziemy teraz do procedury tworzenia niestandardowego programu adaptacyjnego. Procedura ta wygląda bardzo prosto. Po pierwsze musimy połączyć przemiennik częstotliwości z komputerem, tutaj dla przykładu za pomocą standardowego kabelka z jednej strony mini USB typu B, z drugiej strony USB oraz podłączenie go do panelu sterowania przemiennika częstotliwości. W przemiennikach nowych serii, wszystkich oprócz ACS 380, w standardzie mamy zawsze panel sterowania, który posiada w standardzie wbudowane złącze mini USB, także nie potrzebujemy do tego żadnych dodatkowych konwerterów. I kabelek ten podłączamy również do komputera. Następnym krokiem jest uruchomienie programu Drive Composer. Po uruchomieniu programu Drive Composer i połączeniu się z przemiennikiem częstotliwości, bardzo ważną rzeczą jest to, musimy sprawdzić, czy program adaptacyjny w przemienniku nie jest zablokowany. Przykładowo, bo w większości przemienników
częstotliwości nowych serii, ten program adaptacyjny w standardzie jest zablokowany, co zresztą Państwu za chwilę zademonstruję na żywym przykładzie. Musimy go odblokować w odpowiednim parametrze w grupie 96. I kolejnym krokiem, jak już odblokujemy nasze programowanie adaptacyjne, kolejnym krokiem jest otwarcie interfejsu do programowania adaptacyjnego, czyli uruchomienie takiego oprogramowania. Teraz w tym kroku zaprezentuję Państwu rzeczywisty program i sposób programowania. Także przejdziemy sobie do programu Drive Composer. Ja już jestem połączony z przemiennikiem częstotliwości w programie Drive Composer. Jak Państwo widzicie, mam przemiennik już zaprogramowany, także możemy nim sterować w prosty sposób. I teraz, jeżeli chcemy przejść do programowania adaptacyjnego, po lewej stronie tutaj w menu, to jest akurat program Drive Composer Entry, czyli wersja darmowa. Po lewej stronie wybieramy programowanie adaptacyjne. Przeniosło nas tutaj do interfejsu programowania adaptacyjnego. I teraz, jak Państwo widzicie, mamy już w standardzie jakiś jeden bloczek funkcyjny dodany w tym programie. Ten bloczek nic kompletnie nie robi, natomiast on musi być w każdym przemienniku, nawet jeżeli nie wykorzystujemy programowania adaptacyjnego, to ten bloczek, ten albo inny, musi tutaj być. Teraz przejdziemy sobie do edycji, tak jakbyśmy chcieli edytować ten program. Klikam Edytuj. Ostrzega nas program, że gdy program adaptacyjny jest edytowany, nie jest możliwe uruchomienie napędu, tak? Czyli nie będziemy mogli podać sygnału start, znaczy będziemy mogli go podać, natomiast przemiennik go nie przyjmie i nie uruchomi nam silnika. Jest to logiczne, że jeżeli edytujemy jakiś program, to nie powinniśmy mieć możliwości sterowania nim. Także ja klikam jest, chcę kontynuować i teraz widzimy, że mam ostrzeżenie. Ostrzeżenie, na którym jest napisane, że przełączenie w tryb edycji nie powiodło się. Program adaptacyjny jest wyłączony parametrem. I to jest to, o czym mówiłem Państwu wcześniej, czyli w tym przemienniku programowanie adaptacyjne jest w standardzie fabrycznie zablokowane. Także ja przechodzę teraz do parametrów. Idę do grupy 96. System. Zjeżdżam na dół i tutaj w grupie 96, tutaj ja mam akurat przemiennik serii ACES 580. W przemiennikach innych serii ten parametr dokładnie w tej samej grupie, ale być może, że pod innym numerkiem parametru. I mam tutaj parametr, który się nazywa wyłącz program adaptacyjny i ma ustawioną wartość tak. Ja tą wartość zmieniam na nie, czyli nie chcę mieć wyłączonego programu adaptacyjnego. Odświeżamy parametry. I teraz wracamy do naszego programu adaptacyjnego. Ponownie klikam edycja. Znowu dostaję ostrzeżenie. Klikam yes i proszę, program adaptacyjny został otwarty. Teraz, jeżeli chciałbym uruchomić przemiennik częstotliwości, czyli przeszedłem teraz w tryb lokalny i podaję sygnał start, nic się nie dzieje. Przemiennik nie zostanie uruchomiony. I przypomnę Państwu obszary, o których mówiłem wcześniej, czyli mamy tutaj obszar narzędzi programowych, tutaj mamy obszar, gdzie mamy dostępne bloki funkcyjne. Tych bloków jest naprawdę dużo. Bloki arytmetyczne mamy, czyli standardowo AND, Subtract, Multiply, Divide i tak dalej. Bloki logiczne AND, OR, XOR, NOT, Trigger Up, Trigger Down. Kolejne bloki to bloki selektorów, czyli minimum, maksimum, limit, select value i tak dalej. Bloki komparatorów, czyli greater than, większe niż, less than, mniejsze niż czy equal. Bloki timerów, czyli timer on, timer off i block timer. I bloki operacyjne, set bit, bit get, oraz bloki connect, czyli bloki, które nic nie robią, one tylko mogą łączyć, przenosić sygnały. Także tych bloczków jest trochę. Ile bloków można wykorzystać w takim jednym programie? To zależy od serii przemiennika, bo w przemiennikach częstotliwości ACS 880 można tych bloków wykorzystać 20. W przemiennikach innych serii można wykorzystać tych bloków więcej,
Natomiast dokładna liczba nie jest określona. Wszystko zależy od skomplikowania programu, od tego, ile dane bloki zajmują miejsca w pamięci. Mamy po prostu określoną ilość pamięci przeznaczoną na program adaptacyjny i ta pamięć nie może zostać przekroczona. W rzeczywistości jest to średnio od 20 do 40 nawet bloków. Jeżeli chcemy wykorzystać jakikolwiek blok funkcyjny, to w bardzo prosty sposób łapiemy go myszką i przeciągamy w dowolne, wolne miejsce w programie. Możemy później te bloki przemieszczać w programie. Jak widzicie też Państwo, bloki dostają numerację, tak? Czyli im niższy numer, tym ten blok będzie w sekwencji programu wykonywany, operacja będzie wykonywana wcześniej. Jeżeli chcemy usunąć dany blok, to w bardzo prosty sposób zaznaczamy go i klikamy przyciskiem Delete. Po lewej stronie, jak już wspomniałem Państwu, mamy wejścia dostępne, przykładowo wejścia cyfrowe, wejścia analogowe. I teraz dla przykładu, jeżeli chciałbym połączyć blok, przykładowo blok End sobie przeciągnę i tutaj mamy rozróżnienie, że takie ostro zakończone miejsca to są miejsca do podłączenia sygnałów, które są zero-jedynkowe, czyli sygnałów typu bit na przykład, czyli mogę sobie przeciągnąć tutaj na przykład sygnał wejścia cyfrowego. Nie mogę natomiast sygnału analogowego tutaj przeciągnąć, bo sygnał analogowy to już jest wartość rzeczywista, a nie zero-jedynkowa. Jeżeli chciałbym przykładowo odwrócić logikę tego wejścia cyfrowego, zanegować się, to mogę nacisnąć sobie tutaj i wtedy kreseczka zmieni mi się na kółko i mamy dzięki temu odwróconą logikę dla tego sygnału. Oczywiście mogę również równie dobrze zastosować bloczek NOT, który mi również odwróci taką logikę. Jeżeli chcę usunąć taki dany bloczek, takie dane wejście, to również je zaznaczam, klikam Delete i mam to wejście usunięte. Jeżeli chciałbym połączyć ze sobą dwa bloki, to w bardzo prosty sposób łapię wyjście z jednego bloku i przeciągam je do wejścia drugiego bloku. Jeżeli chcę skasować takie połączenie, to naciskam na to połączenie, ono mi się podświetla na niebieski kolor i klikam Delete, usuwam je wtedy. Podobnie jest z wyjściami. Również jeżeli chcę wykorzystać dane wyjście, łapię je i przeciągam w odpowiednie miejsce w programie. I tutaj podobnie zakończenia te ostre to są wyjścia zero-jedynkowe, zakończenia takie półokrągłe to są wyjścia, gdzie możemy jakieś wartości rzeczywiste mieć, tak jak na przykład wyjścia analogowe. Usunę sobie teraz wszystkie te bloczki. Mamy dostępny również program sekwencyjny, o czym mówiłem Państwu. Tutaj mamy program podstawowy, natomiast jeżeli byśmy chcieli skorzystać z programu sekwencyjnego, mamy ten program tutaj, naciskamy tą strzałkę, która jest tutaj na dole i otwiera nam się program sekwencyjny. Teraz jeżeli chcielibyśmy stworzyć jakiś stan dla programu sekwencyjnego, to mamy tutaj w tym miejscu blank state, my go łapiemy, przesuwamy tutaj i mamy już wtedy nasz pierwszy stan i możemy w tym pierwszym stanie teraz tutaj dodawać bloki i jakąś logikę dla tego stanu pierwszego tworzyć. Jeżeli chcemy kolejny stan, to również łapiemy znowu blank state, przesuwamy tutaj, mamy już state stan drugi, naciskamy go i widzimy, że tutaj nic nie mamy, możemy też dodać jakieś bloczki i na przykład w stanie pierwszym możemy teraz po prawo mamy tutaj do dyspozycji przejście między stanami. Możemy złapać sobie i przeciągnąć tutaj i mamy już wtedy połączenie pomiędzy stanami. Czyli musimy zaprogramować logikę, czyli inaczej, co ma się stać, żebyśmy przeszli z pierwszego stanu do drugiego. Oczywiście my możemy sobie tutaj na przykład zmienić nazwę na taką, jaka nam odpowiada. W stanie drugim również możemy dodać logikę powrotu do stanu pierwszego i wtedy nam się zapętli, mamy program już gotowy. Oczywiście to, co ja tutaj zrobiłem, to nie będzie działać, bo to nic nam nie daje. Natomiast jako taki szybki przykład aby pokazać Państwu, jak to wygląda. Ja sobie usunę teraz te bloczki i te stany, żeby mieć program czysty. Również jeżeli chciałbym przywrócić program, wyczyścić program, bo przykładowo mam bardzo dużo bloczków, bardzo dużo połączeń i chciałbym
ten program wyczyścić, przywrócić go do fabrycznego stanu. Mam tutaj przycisk przywróć. Jeżeli jego nacisnę i potwierdzę, to powróci mi do stanu fabrycznego, czyli tylko z jednym bloczkiem add, czyli dodawanie. Powiedzmy, że zaprogramowaliśmy, stworzyliśmy nasz program i chcielibyśmy go teraz uruchomić. Musimy go po pierwsze wgrać do napędu i tutaj w tym miejscu mamy przycisk wgraj do napędu. Wgraliśmy go, następnie musimy go uruchomić. Tutaj mamy przycisk uruchom program. Uruchomiłem ten program. Tutaj teraz w tym interfejsie mamy podgląd stanu rzeczywistego, co dzieje się w programie. Tutaj oczywiście ten program nic nam nie będzie robił, natomiast jak już przejdziemy do przykładów i zaprogramujemy rzeczywiste programy, to będziecie Państwo widzieć, że te programy będą tutaj działać, będzie można przeglądać, co się w danym programie dzieje. Przejdziemy teraz do przykładowych programów adaptacyjnych. Stworzymy sobie takich programów 5, jeżeli starczy nam czasu. I tak zacznijmy sobie od programu najprostszego, będziemy szli w kierunku programów bardziej zaawansowanych, natomiast ogranicza nas tylko wyobraźnia. Te programy, te logiki można stworzyć na wiele różnych sposobów. To są jedynie takie przykłady, jedne z wielu przykładów realizacji. I tak pierwszy program, jaki dzisiaj stworzymy, jest to program, który wykorzystuje dodatkowe warunki, czyli dodatkowe zezwolenia dla uruchomienia przemiennika częstotliwości. Założenia do programu są następujące. Zezwolenie na uruchomienie przemiennika jest uzależnione od 5 sygnałów z różnych czujników, czyli aby przemiennik mógł zacząć sterować silnikiem, wszystkie te sygnały muszą mieć stan wysoki. Czyli wyobraźmy sobie, że do 5 wejść cyfrowych podłączamy sygnału z jakichś czujników zewnętrznych i abyśmy mogli wystartować przemiennik, wszystkie te czujniki muszą dawać sygnały wysokie na wejścia cyfrowe. Tutaj ten program będzie bardzo prosty. Wykorzystamy w nim tylko i wyłącznie jeden blok, blok typu AND. Przejdziemy teraz do naszego programu. Zacznę edycję programu. Usunę pierwszy blok, ten blok, który jest standardowy. I teraz szukam w moim programie bloku typu AND, czyli logicznego iloczynu. Ten blok przesuwam tutaj na pierwszą pozycję i teraz zauważycie Państwo, że mam tylko 2 wejścia. Natomiast my chcemy w tym programie wykorzystać 5 sygnałów wejściowych. Jeżeli chcemy mieć więcej wejść, to po prostu łapiemy tutaj ten bloczek i go przeciągamy w dół. W ten sposób tworzymy sobie więcej wejść, czyli mam już 5 wejść do bloczku typu AND. Teraz na poszczególne wejścia ja chcę dodać wejścia cyfrowe, ponieważ no, mam podpięte czujniki do wejść od typu DI, od DI1 do DI5, czyli po prostu przesuwam każde z tych wejść na poszczególne wejścia w bloczku typu AND. Mam już 5 tych wejść, natomiast z drugiej strony w tym programie chcemy uruchomić przemiennik częstotliwości, tak? Czyli muszę poszukać takiego wyjścia, które jest odpowiedzialne za wystartowanie silnika. I takie wyjście jest tutaj w sekcji Start Control. Jest to wyjście, które się nazywa EXT1 IN1 Command. Skąd ta nazwa? No, po polsku to jest wejście pierwsze dla miejsca sterowania zewnętrznego pierwszego. Zaraz natomiast Państwu pokażę, gdzie to jest dokładnie w parametrach, to wejście. Ja sobie to wyjście chwytam i przesuwam je tutaj na wejście tego bloczku typu AND. I mój program jest właściwie gotowy. Ja go sobie teraz mogę wgrać do napędu, uruchomić ten program. Informuje mnie program, że parametry zostały zmienione i teraz proszę zauważyć, że ten program już właściwie teraz działa. Natomiast jeszcze na jedną rzecz chciałbym teraz zwrócić Państwu uwagę, bo tak jak wspomniałem, my wpływamy teraz na uruchomienie silnika. I tak może większość z Państwa wie, że standardowo w naszych przemiennikach częstotliwości sygnał start
Na silnika to jest wejście cyfrowe pierwsze, tak? Czyli jeżeli na wejście cyfrowe pierwsze podamy sygnał wysoki, przemiennik uruchomi nam silnik. No i teraz pytanie się pojawia, to która logika jest teraz nadrzędna? Czy ta, którą mamy w parametrach, czy ta, którą mamy w programie adaptacyjnym? I to Państwu już pokażę, jak to wygląda. Sygnał start-stop silnika. Tą funkcję my programujemy w grupie 20 start-stop kierunek. Jeżeli otworzymy sobie grupę 20, to widzimy, że parametr trzeci, czyli źródło V1 z F1, inaczej po angielsku to jest ext1 in1 command, czyli komenda uruchomienia silnika dla miejsca sterowania zewnętrznego pierwszego. Tutaj mamy wartość program adaptacyjny. W standardzie ta wartość to jest DI1, natomiast zmienił nam się na program adaptacyjny i teraz ja nie mogę tego parametru edytować. Ten parametr jest zablokowany przez program adaptacyjny, czyli program adaptacyjny jest w tym momencie nadrzędny. Tak? Jeżeli teraz ja przykładowo chciałbym zrezygnować z tego programu adaptacyjnego mojego, ale przykładowo nie mam komputera, żeby się połączyć z przemiennikiem częstotliwości, czy nie chcę usuwać tego programu adaptacyjnego, bo powiedzmy nie znam się na tym, wystarczy, że przejdę do grupy 96 parametrów, czyli grupie system, i ja tutaj wyłączę program adaptacyjny. Czyli jeżeli teraz ustawię sobie tutaj wartość tak, wyłącz program adaptacyjny tak. I teraz, jeżeli ja wrócę do grupy 20, to zauważycie Państwo, że ten parametr trzeci, czyli źródło V1 z F1, wrócił znowu do wartości DI1, czyli do wartości standardowych. OK, ale nas interesuje jednak to, żeby ten nasz program działał, czyli ja znowu tutaj ustawię nie, potwierdzę i zaraz zobaczymy, jak ten nasz program adaptacyjny działa w tym przemienniku. Wrócę sobie do programu adaptacyjnego. OK, ponieważ ja mam przemiennik podłączony do komputera, mogę podawać sygnały na wejścia i wyjścia, także zaprezentuję Państwu teraz, podam sygnał wysoki na wejście pierwsze i proszę, zauważyliśmy, że na wejściu pierwszym mamy jedynkę, na drugim mam już jedynkę, na trzecie podaję, mam jedynkę, na wyjściu natomiast cały czas mam zero, ponieważ to jest bloczek AND, także w bloczku AND na wyjściu będę miał jedynkę, wtedy kiedy na wszystkich wejściach będę miał jedynki, tak? Czyli dalej, na wejście czwarte podaję, na wejście piąte i teraz widzimy na wejście piąte, jak podałem sygnał, pojawiła mi się jedyneczka na wyjściu. Tutaj zapaliła się, zaświeciła się strzałka na kolor zielony i może też nawet Państwo troszkę słyszycie, że przemiennik został uruchomiony. Przemiennik teraz pracuje. I teraz, jeżeli ja zdejmę którekolwiek z tych wejść, to na wyjściu będę miał 0, czyli przemiennik nie będzie pracował. Strzałka będzie tutaj szara. I taki prosty program już nam działa. Takiej logiki przykładowo nie zrobimy za pomocą standardowego oprogramowania aplikacyjnego przemiennika. Pierwszy program mamy zrobiony. Przejdziemy sobie teraz do drugiego programu. W drugim programie sygnalizacja wystąpienia błędu ma być zrealizowana za pomocą przerywanego sygnału na wyjściu przekaźnikowym. Czyli jeżeli wystąpi nam błąd w przemienniku, to wyjście przekaźnikowe ma nam nie dawać sygnału stałego, tylko ma nam dawać sygnał przerywany. Jedną sekundę stan wysoki, jedną sekundę stan niski. Czyli inaczej, jeżeli podłączymy do tego wyjścia przekaźnikowego jakąś na przykład lampkę, to ta lampka będzie nam migać co sekundę. Rozwiązaniem takiego programu jest wykorzystanie bloczków typu timer lub timer off i timer on, bo tą logikę można na wiele sposobów zrealizować, ale najczęściej się to realizuje przy pomocy bloczku timer. Wrócimy teraz do naszego programu. Wyedytuję nasz program. Przywrócę do nastaw fabrycznych. Tak, żeby usunąć tamten program. I teraz usunę sobie bloczek end.
I aby zrealizować tą funkcjonalność, musimy znaleźć bloczek typu timer. Bloczek typu timer jest na naszej liście troszeczkę dalej. Łapię sobie ten bloczek i przesuwam go tutaj. I teraz oczywiście opis każdego bloku, czyli co dany blok robi, jak realizuje dane funkcje, można znaleźć w specjalnym podręczniku, oddzielnym podręczniku, który jest do programowania adaptacyjnego. To zresztą na końcu tej prezentacji Państwu pokażę, jak ta dokumentacja wygląda. Czyli założeniem naszego programu było to, że kiedy wystąpi błąd, ma zacząć migać nam wyjście przekaźnikowe trzecie, czyli musimy wybrać sygnał, który nam będzie aktywował ten bloczek czasowy. I tym sygnałem, wejdziemy sobie tutaj w status, tym sygnałem może być sygnał tript, czyli sygnał tript oznacza błąd, jakikolwiek błąd. Ja sobie go przeciągam tutaj na wejście enable, czyli jeżeli wystąpi błąd, to ten bloczek czasowy zostanie uruchomiony. Teraz muszę również wybrać coś, co mi zresetuje ten bloczek czasowy, czyli coś, co zakończy miganie tego wyjścia przekaźnikowego. I do tego możemy wykorzystać na przykład sygnał ready to start, czyli gotowość do startu, bo kiedy ten błąd zniknie, my ten błąd zresetujemy, przemiennik będzie gotowy do startu, więc już to wyjście przekaźnikowe nie będzie nam migać. Ja przeciągam je tutaj. I w dwóch kolejnych wejściach, time 1 i time 2, ja tutaj muszę zdefiniować czasy, czyli czas, podczas którego będzie stan wysoki na wyjściu przekaźnikowym i czas, kiedy będzie stan niski. Do tego mogę wykorzystać sygnały typu constants, tak, czyli mogę wpisać stałą wartość, przeciągam i tutaj sobie w tym miejscu wstawię wartość 1, co oznacza 1 sekundę i również do drugiego wejścia również wartość 1 ustawię wartość stałą. Teraz na wyjściu chciałbym mieć wyjście przekaźnikowe. Natomiast, jak widzicie Państwo, nie da się wyjścia przekaźnikowego tutaj podłączyć, gdyż mamy inny typ wyjścia bloku timer. Jeżeli my nie jesteśmy teraz pewni, jaka wartość nam się pokaże, to my możemy już ten program, który nie jest właściwie dokończony, możemy go sobie wgrać do przemiennika, co ja właściwie zrobię. Możemy go sobie uruchomić. I ten program nam już działa. I widzimy, że mamy ready to start, czyli gotowość do uruchomienia i na wyjściu tego bloczka mamy jedynkę. Natomiast co się stanie, kiedy ja teraz wywołam w przemienniku błąd? Proszę, mamy błąd, czyli wartość tript jest teraz jedynką, ready to start jest 0, a widzimy, że na wyjściu zmienia nam się wartość pomiędzy 1 a 2 i z częstotliwością 1 sekundy, tak? Teraz jeżeli ja błąd usunę i go zresetuję, znowu mi powróci wyjście do wartości 1. Czyli ja muszę teraz w tym moim programie, aby go dokończyć, muszę zastosować bloczek typu equal, czyli równy. Podłączę to wyjście tutaj i mnie interesuje wartość równa 2. Czyli ten bloczek equal na wyjściu da jedynkę wtedy, kiedy tutaj na wyjściu będzie miał wartość równą tej wartości, czyli wartość równą 2. Do wyjścia już teraz mogę tutaj podłączyć wyjście przekaźnikowe. Uruchamiam ten program, wgrywam go do napędu, uruchamiam go i proszę zobaczyć, jak on będzie teraz działał. W tym momencie nie mamy błędu, wszystko jest OK. Wywołuję błąd. I teraz widzicie Państwo, wyjście przekaźnikowe zmienia swój stan 0,1 z częstotliwością 1 sekundy i w przemienniku ja słyszę, Państwo pewnie nie słyszycie, natomiast ja słyszę pstrykanie tego wyjścia przekaźnikowego. Gdybyśmy mieli podłączoną lampkę, to ta lampka by nam z taką częstotliwością migała. Teraz wyłączę ten błąd, zresetuję go. I proszę, na wyjściu przekaźnikowym mam stan 0, czyli wyjście jest nieaktywne. Teraz taki program, jeżeli mi się on podoba, mogę go sobie zapisać na dysku twardym komputera.
Tutaj za pomocą przycisku zapisz i mogę wybrać jakieś miejsce, nadać mu nazwę i zapisać ten program. Czyli drugi program mamy zrobiony. Przejdziemy sobie teraz do programu trzeciego. Trzeci przykład w dniu dzisiejszym jest to również w miarę prosty program, ale program, który pokazuje nam inną funkcjonalność. Funkcjonalność, która umożliwia zmianę, płynną zmianę wartości rzeczywistych w parametrach. I tutaj w tym programie my zrealizujemy płynną zmianę rampy przyspieszania i hamowania za pomocą potencjometru. Jak Państwo pewnie doskonale wiecie, w przemienniku częstotliwości możemy zaprogramować rampę przyspieszania i hamowania, wprowadzając ten czas w sekundach na stałe. Natomiast my zrobimy taki program, który będzie umożliwiał płynną zmianę tego czasu za pomocą wejścia analogowego i my sobie będziemy ten czas zmieniać w zakresie od 1 do 120 sekund. Czyli dla wartości 0 V na wejściu analogowym będziemy mieć 1 sekundę, dla wartości 10 V, ponieważ ja wejścia mam analogowe napięciowe, dla wartości 10 V będzie to 120 sekund. I aby zrealizować taki program, należy wykorzystać możliwość zmiany dowolnego parametru w czasie rzeczywistym. Wrócimy sobie teraz do naszego programu adaptacyjnego. Ponownie kliknę edycję. Usunę tym razem ręcznie bloki, które stworzyłem wcześniej i rozpocznę tworzenie nowego programu. W tym programie, ten program będzie bardzo prosty. My mamy na wyjściach dostępne wyjścia typu acceleration time i deceleration time, czyli czas przyspieszania i czas zwalniania. Możemy je bezpośrednio wykorzystać. Natomiast jako wejście, tam w programie było drugie wejście analogowe, czyli to wejście wykorzystamy. I teraz ja nie muszę właściwie żadnego bloczku logicznego wykorzystać. Wezmę tylko bloczek connect, który tylko i wyłącznie łączy nam sygnały. Przeciągam na wyjście sygnał AI2 i na wyjście ACC1, czyli czas przyspieszania i czas hamowania. I tutaj, jak widzicie Państwo, dokładając kolejne wyjście, program sam nam rozgałęzia sygnał. I teraz, jeżeli ja wgram to do napędu i uruchomię program, możemy sobie podglądać w czasie rzeczywistym tutaj wartości. I teraz zauważycie Państwo, ja będę kręcił wejściem analogowym drugim, czyli mam zakres od 0 do właściwie 20, prawie 2, a ja chcę mieć zakres od 1 do 120. Czyli właściwie ja nie mogę wykorzystać wejścia analogowego do tego celu, tylko muszę wykorzystać skalowane wejście analogowe, tak? I w odpowiedni sposób je wyskalować. Dlatego ja usunę w programie to wejście. I teraz sytuacja wygląda tak, że ja nie znajdę tutaj na dostępnej liście wejść tego wejścia, które bym chciał, czyli skalowanego wejścia analogowego. Natomiast nie ma problemu, ja mogę tutaj wykorzystać dowolny parametr, jaki mamy w przemienniku częstotliwości, czyli przeciągam sobie wejście parameter value, klikam dwa razy i tutaj mam dostępną listę parametrów, mogę sobie wybrać dowolny parametr. Ja przechodzę do grupy 12, czyli standardowe AI, standardowe wejście analogowe i szukam teraz parametru, właściwie sygnału, który mówi mi o tym, jaka jest wartość skalowana na wejściu analogowym drugim, czyli wybieram parametr z grupy 12, parametr numer 22, wartość skalowana AI2. I teraz jeszcze, żeby odpowiednio wyskalować to wejście, przechodzę sobie do parametrów, do grupy 12 i tutaj dokonam skalowania, czyli wartość, po pierwsze muszę zmienić wybór jednostki na wolty, ponieważ to wejście mam podłączone napięciowo. Po drugie, parametr 29, czyli AI2 skalowane do minimum AI2. Tutaj ustawię 1, bo chcemy mieć 1 sekundę, a wartość maksymalna ustawię 120, gdyż chcemy mieć 120 sekund przy maksymalnej wartości na wejściu AI2.
Wracam do naszego programu, wgrywam go do przemiennika, uruchamiam. Teraz proszę spojrzeć, wejście analogowe. Teraz kręcę wejściem analogowym, ustawię je na minimum. Mam wartość no, około 1, bo to wejście nie jest super dokładne, czyli mam troszeczkę więcej niż 0 V w tym momencie na tym wejściu, a jeżeli zmienię na wartość maksymalną, czyli 10 V, mam tutaj 120 sekund. I teraz skąd wiadomo, że ta wartość zapisała się jako czas przyspieszania i czas hamowania? Możemy to podejrzeć wchodząc w parametry. Tutaj akurat ten czas przyspieszania i hamowania jest dla sterowania wektorowego ustawiony. Wejdę teraz w grupę 23. I proszę spojrzeć. Czas przyspieszania i czas zwalniania mam tutaj narzucony, czyli te wartości zostały zmienione. I teraz, jeżeli ja kręcę tym wejściem analogowym, zmieniam jego wartość, to widzimy, jak zmienia się wartość parametru płynnie. Taka funkcjonalność często jest bardzo przydatna. Można wykorzystać ją nie tylko do płynnej zmiany wartości czasu przyspieszania czy zwalniania, ale też również do wielu innych funkcjonalności. Czyli kolejny program mamy skończony. Przejdziemy teraz do programu czwartego. W programie czwartym będziemy wykrywać blokadę pompy przy uruchomieniu. Ten program zresztą został stworzony kiedyś na potrzeby naszego klienta. Klient miał taki przypadek, że jeżeli pompa stała dłuższy czas i chciał tą pompę uruchomić, to ten rozruch był bardzo ciężki. Ta pompa się zatykała i zawsze musiał na początku trochę w drugą stronę tą pompę zakręcić i później z powrotem do przodu, co już umożliwiało normalną pracę. My taką funkcjonalność stworzyliśmy automatycznie dla tego klienta przy pomocy właśnie programu adaptacyjnego. Czyli założeniem dla tego programu jest to, że jeśli podczas rozruchu pompa będzie zablokowana, czyli inaczej, będzie bardzo duży moment napędowy przy prędkości bliskiej zeru, przemiennik ma uruchomić pompę w kierunku przeciwnym na 5 sekund z częstotliwością równą. Tutaj na przykład minus 10 Hz, po czym z powrotem spróbuję uruchomić pompę w kierunku normalnym. I jako rozwiązanie należy wykorzystać programowanie sekwencyjne, gdzie będziemy mieć dwa stany. Pierwszy stan to de facto stan pracy normalnej, w którym przemiennik będzie cały czas i w tym stanie będą się znajdować warunki do przejścia do stanu drugiego. W stanie drugim natomiast będzie praca w kierunku do tyłu, która będzie wystąpi tylko w przypadku zablokowania pompy i która będzie trwała 5 sekund, czyli ten stan drugi będzie dostępny tylko i wyłącznie przez 5 sekund. Okay, przejdziemy teraz do tego naszego programu. Zanim ten program uruchomimy, ja teraz jeszcze szybko zmienię tryb sterowania przemiennika na sterowanie wektorowe. Mam sterowanie skalarne w tym momencie, natomiast w sterowaniu wektorowym przemiennik będzie dużo dokładniej momentem regulował, będzie mieć dokładniejszą informację o momencie oraz prędkości. Także przeprowadzę mu szybki bieg identyfikacyjny statyczny. Który się teraz wykonuje. Bieg identyfikacyjny został zakończony pomyślnie, czyli mamy teraz sterowanie wektorowe, sterowanie prędkością. Wracam do mojego programu, klikam jego edycję, usuwam ten poprzedni program i przechodzimy teraz do programowania sekwencyjnego, czyli rozwijam tutaj program sekwencyjny i na sam początek wiemy, że będę potrzebował dwa stany, czyli dodaję stan pierwszy, który nazwę sobie stan powiedzmy normalny. I dodam od razu drugi stan, który nazwijmy sobie do tyłu. I teraz w stanie normalnym musimy zaprogramować zależności, tak? Czyli musimy zaprogramować coś, co wykryje nam wysoki moment
napędowy. Do tego celu wykorzystam bloczek greater than, czyli większy niż. Przesunę go sobie tutaj, czyli i na wejścia wybiorę sobie sygnały aktualne, takie jak motor tork, czyli moment napędowy, a na drugie wejście dam wartość powiedzmy 100. Moment napędowy silnika jest, występuje w procentach, czyli tutaj interesuje nas, kiedy moment napędowy silnika będzie powyżej 100%, wtedy tutaj na wyjściu będziemy mieć jedynkę. Tak? Ale to nie jeden warunek. Drugim warunkiem jest również niska prędkość, czyli interesuje nas to, kiedy falownik będzie miał wysoki moment przy niskiej prędkości. Bądź w tym naszym przypadku ja wykorzystam taki blok subtract, czyli odejmowanie. I mnie będzie interesowało, będzie interesował taki stan, kiedy wartość, jakby wartość nieograniczona, wartość zadana prędkości będzie dużo większa niż aktualna wartość zadana prędkości. Czyli tutaj na wejścia dam wartości aktualne, takie jak motor speed, na wejście drugie, czyli wartość aktualna prędkości, natomiast na wejście pierwsze interesuje nas wartość zadana prędkości. Tutaj nie znajdziemy takiego sygnału na standardowej liście, dlatego wybieram parameter value, klikam dwa razy i przechodzę do grupy 22 i wybieram parametr pierwszy, właściwie to sygnał, nieograniczona wartość zadana prędkości. Tak? Czyli tutaj na wyjściu będę miał różnicę pomiędzy wartością zadaną prędkości, a prędkością aktualną. I jeżeli ta różnica będzie większa niż na przykład 400 obrotów, czyli ja tutaj znowu muszę dodać kolejny blok typu greater than, wrzucę tutaj na wejście A, na wejście B wrzucę wartość stałą, na przykład większa niż 400 obrotów będzie ta różnica. Czyli mam już drugi warunek. Może ten bloczek przesunę sobie tutaj w to miejsce. I teraz z tych dwóch warunków muszę połączyć je jakby w jeden. Tak? Czyli jeżeli te dwa warunki się wydarzą, czyli biorę bloczek AND, na jedno wejście jeden bloczek, wyjście z jednego bloczka, na drugie wejście, wyjście z drugiego bloczka. Czyli jeżeli te warunki dwa się zdarzą, to będę miał jedynkę tutaj na wyjściu bloczku AND. Teraz chcę jeszcze trzeci warunek do tego, czyli czas. Czyli jeżeli taka sytuacja będzie obowiązywała przez dany czas, na przykład 5 sekund, czyli biorę bloczek timer on. Tutaj może rozszerzę, żeby było lepiej widać. Daję to wyjście na wejście bloczka timer on. Dodam również stałą wartość, czyli 5, opóźnienie 5-sekundowe. To chcę przejść do stanu drugiego. I mam już połączenie ze stanem drugim. Tak? I teraz jak przejdziemy do stanu drugiego, w stanie drugim mamy pracę, tak jak wspominaliśmy, do tyłu z prędkością, tam było minus 10 Hz, ale możemy zrobić minus 100 obrotów na przykład. I do tego możemy wybrać na przykład aktywację prędkości stałej. Aby tego dokonać, ja sprawdzę tutaj, czy w bloczkach mam taką wartość. Nie mam akurat, także ja wybiorę sobie bloczek Connect. Nawet w sumie nie muszę tego bloczka Connect tak naprawdę. Tak naprawdę wybierać wartość boolean. Wybieram tutaj, która będzie miała wartość 1 na stałe, czyli zawsze będziemy mieli stałą jedynkę tutaj. A na wyjściu muszę aktywować prędkość stałą. Prędkość stałą wybieram sobie wtedy w parametrze. Klikam dwa razy i prędkości stałe mam w grupie 22 bodajże. Prędkość stała, wybór całej prędkości 1. Okay?
Czyli w tym stanie będziemy mieć jedynkę na wartość prędkości stałej 1. Ja przejdę teraz jeszcze do grupy 22 i zaprogramuję tą wartość prędkości. Prędkość stała 1 będzie wynosiła w tym miejscu na przykład minus 100 obrotów na minutę. OK? I teraz musimy jeszcze ostatnia rzecz, zaprogramować warunek powrotem do stanu typu 1. Czyli założenie w naszym programie było to, że ten stan drugi ma trwać przez 5 sekund, czyli my dodajemy tutaj bloczek timer on, czyli opóźnienie 5-sekundowe. Wartość na wyjściu możemy dać stałą 1 i na wyjściu dajemy przejście do stanu pierwszego. To nam da połączenie. OK, wgrywamy taki program i sprawdzamy, czy on nam działa. Jesteśmy w stanie pierwszym. Stan pierwszy jest podświetlony na biało, czyli stan pierwszy teraz obowiązuje. Ja teraz, proszę Państwa, uruchomię przemiennik częstotliwości. W taki sposób przemiennik będzie miał hamulcem zblokowany wirnik. Podam mu sygnał start. I zobaczymy, co się będzie działo. Zadane tutaj będziemy mieć 1500 obrotów. I zobaczymy, co się będzie działo. Podałem sygnał start. Jak widzimy, prędkość jest zadana 1500, aktualna jest 70. No to jest oczywiście nieprawda, bo prędkość jest 0. Natomiast tutaj ta różnica jest dosyć duża, bo aż 1400 obrotów, dlatego mamy jedynkę na tym wyjściu, co daje nam jedynkę tutaj. Moment również jest bardzo duży, bo moment napędowy mamy powyżej 100%, dlatego też jedynkę mamy tutaj, co daje nam jedynkę na tutaj bloczku opóźnienia. Jak zauważycie Państwo, co 5 sekund teraz mamy 0, natomiast po 5 sekundach przyjdzie nam stan drugi tutaj do tyłu i stan drugi trwa też 5 sekund i w rzeczywistości przemiennik powinien się uruchomić w drugą stronę. No my tego nie zaobserwujemy, gdyż mam wirnik zblokowany. I to był, proszę Państwa, czwarty przykład jako przykład programowania sekwencyjnego. Nie starczy nam już czasu, bo mamy 2 minuty do godziny 11 do końca webinara. Nie starczy nam czasu już na ostatni program, natomiast pokażę Państwu, na czym miałby piąty program polegać. Piąty program też został stworzony na potrzeby naszego klienta. Klient sobie kiedyś zażyczył, że chciałby taką funkcjonalność, że jeżeli pewien konkretny błąd, w tamtym przypadku to był akurat błąd przeciążenia, wystąpi więcej niż 5 razy, to przemiennik zostanie zablokowany i nie będzie możliwe ponowne jego uruchomienie bez jego twardego resetu. Tutaj akurat w tym programie mieliśmy wykorzystać możliwość zapisywania, wpisywania i odczytywania wartości do magazynu danych, czyli byśmy zwiększali w magazynie danych ilość wystąpień błędu co jeden, byśmy dodawali te wartości, aż w momencie, jak ta wartość by wyniosła 5, to byśmy dezaktywowali wejście Digital Interlock, czyli falownik byłby zablokowany. No ale tego nie zdążymy niestety zrobić. Proszę Państwa, zbliżyliśmy się do końca, już na sam koniec tylko przydatne materiały, czyli podręcznik programowania aplikacyjnego, o którym Państwu mówiłem, jest dostępny do pobrania z naszej biblioteki dokumentów. W tym podręczniku mamy opisy wszystkich bloków funkcyjnych między innymi oraz podręcznik do programu Drive Composer. Również jest przydatny. Linki do tych podręczników znajdziecie Państwo w tej prezentacji, którą otrzymacie gdzieś mniej więcej za kilka dni, maksymalnie za tydzień drogą mailową. Także na tę chwilę z mojej strony wszystko. Ja w takim razie ze swojej strony Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i jak zwykle zachęcamy do udziału w kolejnych naszych webinarach. Tych webinarów jeszcze kilka zostało, także serdecznie zapraszamy do zapisywania się, uczestnictwa i do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnych webinarach. Pozdrawiam serdecznie.